Witamy widzów Racjonalisty TV. Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Kasprzak z grupy nieformalnej Obywatele RP. Mhm. Grupy, o której ja już wiem sporo, bo przygotowałem się do naszej rozmowy, ale nie jestem pewien, czy nasi widzowie wiedzą dość, żeby słuchać bardziej szczegółowych rozważań na temat niektórych aspektów waszej działalności i waszego pomysłu na działalność. Dlatego zanim przejdziemy do typowej dla mnie części takiej dyskusyjnej, w której ja wszystko prawie problematyzuję, chciałbym pana prosić o parę informacji na temat waszego ruchu czy grupy, bo może jesteście jeszcze za mali, żeby nazwać was ruchem, nie wiem. To gdyby pan mógł podać parę wstępnych informacji, potem parę ogólnych, bardzo ogólnie i o tym, co do tej pory zrobiliście i co planujecie albo co robicie w tej chwili. Znaczy, mieścimy się w nurcie tej antypisowskiej, nie lubię tego określenia, no, ale ono jest używane, tej antypisowskiej opozycji, tej pozaparlamentarnej oczywiście, głównie ulicznej, natomiast nie jesteśmy KOD-em. Tutaj stosunki nasze z KOD-em są chłodne, powiedzmy. Charakteryzuje nas, znaczy Obywatele RP, jeżeli mogą sobie powiedzieć, że należą do tej grupy, to dlatego, że podpisali deklarację. Te deklaracje są dwie. Jedna jest taka dosyć ogólnie sformułowana, ale druga jest hardkorowa, bym powiedział, bo to jest taka deklaracja obywatelskiego nieposłuszeństwa, w której każdy, kto ją podpisał, wyraża gotowość do naruszania, świadomego naruszania przepisów prawa w rozmaitych akcjach protestacyjnych. Myślę sobie... Ale tak w ogóle przepisów prawa, czy jakichś szczegółów? Nie, oczywiście to na ogół staramy się, żeby miało sens, to za chwilę może powiem, co takiego próbujemy robić. Ale to jest w naszym przekonaniu narzędzie zmiany, narzędzie nacisku skuteczniejsze niż cokolwiek innego. I takim drugim rysem charakterystycznym jest to, że to, co próbujemy osiągnąć, to nie tyle sformułowanie postulatów, wydawanie im świadectwa prawdzie, sprzeciwowi moralnemu i tak dalej, tylko osiąganie konkretnych celów tu i teraz. Dla nas jest fundamentalnie ważne, żeby te zmiany wymuszać na tej władzy, obojętnie jakiej zresztą, ale na tej szczególnej, ponieważ ona jest szczególnie zła, żeby je wymuszać tu i teraz. Znani jesteśmy pewnie najbardziej z kontrmanifestacji w miesięcznicy smoleńskiej. I one polegają no, po prostu na tym, że naprzeciwko tego Kaczyńskiego, który tam z tej swojej drabinki wygaduje te wszystkie rzeczy. My stoimy, patrząc mu w twarz, z transparentami tam różnej treści, przede wszystkim takimi, które zawierają cytaty z jego nieżyjącego brata. On miał takich parę słynnych wypowiedzi na temat Trybunału Konstytucyjnego, którego wyroków nie wolno podważać, ponieważ one mają fundamentalne znaczenie dla konstytucyjnej demokracji i tak dalej. Więc te prawdy temu urzącemu Kaczyńskiemu wystawiamy przed oczy, odmawiając usunięcia się stamtąd. On tam robił już bardzo wiele biedny, żeby się nas stamtąd pozbyć. My natomiast mamy, cała nasza broń, to jest prawo do tego, żeby stanąć tam, gdzie on właściwie stoi. Zablokować mu nawet te jego miesięcznice i nie zejść, dopóki nas nie zniosą. Jak wiadomo, koszt polityczny takiego numeru byłby dla Kaczyńskiego straszny. On się przed nim póki co cofał, chociaż parę znaków na niebie i ziemi pokazuje, że tu kurs się pewnie będzie zmieniał zaraz. No ale to jest ta główna akcja, z której jesteśmy znani. Zaczęliśmy od... Ja przepraszam tu się, żeby uniknąć długich monologów, bo to uchodzi za rzecz nieprofesjonalną. Ja się nogą nie przejmuję, ale czasem jednak trochę przełamuję tę konwencję. Dowiedziałem się właśnie, że dosłownie dwa dni temu ja też wykonałem pewien ruch w waszym stylu. Mianowicie wrzuciłem na Facebooka filmik z udziałem Kaczyńskiego, dawnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tak, który jeszcze jako prezydent Warszawy wziął udział w nagraniu takiego krótkiego filmu przeciwko przemocy w rodzinie, który był realizowany tutaj właśnie w Centrum Praw Kobiet. I Lech Kaczyński wziął w tym udział, poparł działalność Centrum Praw Kobiet, a tymczasem obecna władza no, na razie nie zdelegalizowała Centrum Praw Kobiet, ale zapowiada wystąpienie Polski z konwencji przeciwko przemocy i odmawia finansowania Centrum Praw Kobiet pod idiotycznym pretekstem
że Centrum Praw Kobiet udziela pomocy tylko kobietom, a ich zdaniem powinno mężczyznom. Także to tylko tak na marginesie tego wątku. Okazuje się, że pod tym względem podobnie myślimy. Przepraszam za ten przykład. Maria Kaczyńska na przykład i jej tam znane wypowiedzi o prawach aborcyjnych kobiet, tak? Kiedy ona się sprzeciwiała zaostrzeniu ustawy aborcyjnej, też coś ciągnęło na nią, na temę ojca ryzyka i tak dalej. To wszystko też Kaczyńskiemu tam przynosimy. Zaczęliśmy w lutym bodajże, na początku lutego, od akcji lżenia Dudy. Znaczy, kiedy on tam nie zaprzysiągł, łaskawił i tak dalej. No to nazwaliśmy go na transparencie łgarzem i krzywoprzysięzcą. I to oświadczenie my wystawiamy na transparencie podpisane nazwiskami osób protestujących wraz z takim oświadczeniem, że mamy świadomość istnienia artykułu 135 § 2, który przewiduje karę 3 lat więzienia za takie numery w procesie, który zresztą, nie bierze pod uwagę w ogóle dochodzenia prawdy tych zarzutów. To jest znieważenie głowy państwa. Znieważenie głowy państwa, tak, nie ma z prawdą niczego wspólnego. Jeżeli głowa państwa dopuściła się morderstwa, to nie wolno go nazwać mordercą tak czy siak, ponieważ za to można pójść siedzieć. Bardzo liczyliśmy na to, że na automatykę tego artykułu, no, oczywiście nie doczekaliśmy się niczego poza umorzeniem długotrwałych dochodzeń prokuratorskich. Znaczy, chcecie być więźniami politycznymi? W tej sprawie nie. Uważamy, że to jest taka strategia, która stawia przed władzą niewygodny wybór. Znaczy, koszt rzeczywiście polityczny szarpania nas po sądach byłby dla nich straszny i na to oczywiście liczymy. Takim lepszym przykładem byłoby nazwać na przykład Kamińskiego przestępcą. On wielokrotnie zapowiadał, że pozwie każdego, kto go tak nazwie. No i ja go już tak parę razy nazwałem. Usiłuje odbrać. Pozwie czy oskarży? Pozwie o zniesławienie, tak? Bo to tak jest. Czy odgrażał, cywilny, tak, tak, nagrażał się, że to zrobi. No i wtedy to super, tak? Bo taki pozew z jego strony oznaczałby proces, a ten proces wypełniałby natychmiast treść społecznych postulatów, bo to właśnie przed sądem to, co on zrobił w sławetnej aferze prowokacyjnej, to powinno być przedmiotem zainteresowania w rozprawie. To właśnie to, to o to chodzi, a nie o to, że jego partyjny kolega, który akurat złapał fuchę prezydenta spod jurysdykcji sądów, wyjmuje. Tak? Także on jako pospolity kryminalny przestępca raczej nie powinien pełnić ani mandatu posła, ani funkcji ministra. O takich sytuacjach, że tak powiem, marzymy i uważamy, że tego typu gesty z naszej strony są zawsze trochę teatralne, to wiadomo. Ale że one tworzą przed władzą trudny wybór i my bardzo liczymy na uruchomienie takiej strategii, którą kiedyś Kuron jeszcze za komuny formułował i w te zachowyjście z sytuacji bez wyjścia, które pisarek siedział w więzieniu jeszcze wcześniej w latach 70. Dla KOR-u. Należy minimalizować cele protestu, natomiast maksymalizować nakłady, które się w obronę postulatów inwestuje, bo wtedy władzy bardziej opłaca się spełnić być może te postulaty i zaakceptować jakąś porcję wolności wyrwaną przez obywateli, niż pacyfikować ruch w obronie tych postulatów. Więc na taki rachunek my liczymy i próbujemy go władzy przedstawić. W przypadku miesięcznic smoleńskich to się do tej pory bardzo skutecznie udawało. Mam takie pytanie, czy może jednak trochę nie zmienić tej konwencji, którą zapowiedziałem, bo bardzo mi się chce odnieść się bezpośrednio w takim moim stylu właśnie do tego ostatniego zdania, czy akapitu może, o Kuroniu i metodzie Kuronia, bo jednak na ile pamiętam to, co się działo w latach 70. i 80., to no, wszystkie pomysły Jacka Kuronia i ludzi z tego kręgu opozycji, czy w ogóle opozycji antykomunistycznej, mogły się jakoś spełnić, czy cele, które oni sobie stawiali, nie dlatego, że były takie szlachetne i dlatego, że te metody były takie wyrafinowane, a w każdym razie nie głównie dlatego, tylko głównie dlatego, że 9 milionów czy 10 milionów ludzi je poparło z grubsza, prawda, dzięki ruchowi Solidarności. I no, tymczasem no, moim głównym problemem, jak myślę o różnych działaniach albo rozmawiam z osobami krytycznymi czy niechętnymi obecnej władzy, głównym problemem jest dla mnie to, że wciąż te 36% ludzi uważa, to akurat dzisiejsze wyniki ostatnich badań, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku.
I wprawdzie 47% uważa, że w złym, to już się bardzo cieszę, że jest przewaga. No ale nie jest to jeszcze większość. No poza tym te 47% w praktyce politycznej dzieli się na po kilkanaście procent na różne grupy, więc de facto w czysto wąsko politycznym sensie oni mają jeszcze przewagę. Czyli budując, tworząc analogię do tego, co pan powiedział, nie ma tych 9 milionów, które mogą nadać praktyczny polityczny sens. Ja sądzę, co do obecnej sytuacji, to ja uważam, albo wolę zakładać przynajmniej, że jesteśmy w mniejszości wręcz, w takich sferach, które mnie najbardziej interesują. Czyli? Jest w sferze takiej społecznej świadomości konstytucyjnych wartości, tak, demokratycznych, na których mi zależy. W sferze świadomości sprawstwa obywatelskiego nad polityką na przykład, no to ja uważam, że jesteśmy w mniejszości, tak? Jeżeli by popatrzeć na popularność haseł czystej polityki na przykład, takich tez, które, nie wiem, wygłaszał Piłsudski przed sobą, tak, że on będzie zrobić porządek z tą brudną polityką, z tymi skorumpowanymi politykierami i tak dalej, że wszedł do Warszawy, zginęło tu prawie 400 osób i mieliśmy 13 lat sanacji, tak? Więc to łatwo jest zauważyć, rzeczywiście to samo powtarzał Kaczyński i cały PiS w kampanii wyborczej, ale powinniśmy zauważać, nie jest to trudne, że nie tylko on. No to, że to samo opowiadał Kukiz, jest oczywiste, ale to samo opowiadał również Petru. Tak? Program Nowoczesnej się być może różni od programu Platformy Obywatelskiej, ale Petru moim zdaniem dosyć świadomie nie próbował nawet wyakcentować tych różnic. Uważał słusznie zresztą, że tym, co go odróżnia, to jest ta bardzo starannie przestrzegana niechęć do zużytych, jak to zdaje się mówiono, polityków poprzednich generacji. No to czystość partyjną dbało. Na marszach KOD-u też nie lubimy bardzo, żeby się pojawiali politycy z pierwszych stron KOD-u, tak? Jak oni się tam to pojawia... właśnie tam się zmienia wciąż. Zmienia się, ale taka zasada jest dosyć silna. Jeszcze w proteście kobiet też obowiązywała zasada no logo i to ja widziałem parę zabawnych sytuacji. Takich konfliktów z polityczkami, które tam bywały. No więc gdyby była możliwa, na szczęście nie jest taka koalicja, tak, którą łączy hasło czystej polityki, odnowionej polityki, w takim sensie marszałka Piłsudskiego właśnie, to ja się obawiam, że partia no, miałaby więcej niż konstytucyjną większość. Tak. A to są hasła moim zdaniem złowrogie. Więc myślę sobie, że politycznie PiS być może ma rzeczywiście większość nie w wyniku fuksu ordynacyjnego, ale być może rzeczywiście ją ma. To jedno. Drugie, gdyby tak przepytać szczegółowo i przebadać społecznie, tak, ludzi na okoliczność tego, co rzeczywiście myślą, czują na temat takich bardzo podstawowych norm konstytucyjnej demokracji, no to moglibyśmy się bardzo poważnie zdziwić. Uważam, że totalitarne żywioły są w Polsce bardzo silnie obecne i są obecne nierówno, ale po obu stronach tego podstawowego sporu. Natomiast... Może przepraszam, bo dokładnie do tego chcę podać taki wynik badania sprzed kilku miesięcy, które mną wstrząsnęło i raczej sprawiło, że myślę trochę lepiej o tym społeczeństwie niż jeszcze przed majem, bo to jest chyba z maja. Było takie badanie, akurat to zapamiętałem, bo potem byłem w Komisji Europejskiej, gdzie widziałem się z Timmermansem i mu to przedstawiałem jako ważne jak badania, na temat tego, czy Polacy są po stronie Komisji Europejskiej, czy po stronie PiS-u w sporze o Trybunał Konstytucyjny. Aha. No i niech pan zgadnie, jaki był wynik tego badania. Nie, no ja to podejrzewam, że jeżeli o Trybunał Konstytucyjny chodzi, no to ogromna większość była pewnie po stronie Komisji Europejskiej. Po stronie Komisji, mimo tego, że przecież jednocześnie jest obecna w dyskursie tak zwanym, też tak zwana narracja ta taka narodowa, prawda, czy suwerennościowa, że obcokrajowcy nie powinni się wtrącać w nasze sprawy i duża część społeczeństwa kupuje w jakiejś mierze tę narrację, a i tak większość była po stronie komisji w tej sprawie, a jednocześnie poparcie dla PiS-u było tam 38 czy coś. Jeżeli o Trybunał Konstytucyjny chodzi, no to myśmy się te wartości tego Trybunału uczyli i myślę sobie, że w pierwszych tygodniach tych dużych demonstracji KOD-u na takich przyspieszonych kursach obywatelskich jego wychowania, i gdzie po prostu czytaliśmy tę konstytucję, większość z nas nie czarujmy się po raz pierwszy w życiu. To ta legitymizacja polskiej konstytucji, legendarna, tak, w referendum przyjętej konstytucji, no też jest mitem, no, nie powinniśmy zejść na ziemię. Tak.
to referendum konstytucyjne na mocy specjalnie przygotowanej na jego użytek ustawy nie musiało mieć kworum 50%, tak? I frekwencja wynosiła 43 bodajże wtedy. Przewaga zwolenników konstytucji wtedy była 52% bodajże, czyli mniej więcej taka sama część społeczeństwa głosowała za przyjęciem tej konstytucji, jaka potem poparła Dudę w ostatnich wyborach, czy PiS, prawda? No, tam różnice oczywiście są, ale są bardzo nieznaczne. Ale co jeszcze bardzo jest charakterystyczne, że wtedy wszystkie sondaże pokazywały, że konstytucja padnie. Wszyscy byli przeciw. Przaklewski był przeciw, Solidarność była przeciw, w związku z tym cały gdański region był przeciw przyjęciu konstytucji. Jeszcze jedna, to jest w Wikipedii można sprawdzić, jeszcze jedna charakterystyczna tendencja tam występuje, która potwierdza tezy z tych sondaży. Mianowicie im większa była frekwencja w tym referendum, tym nawet nie tyle mniejsze było poparcie dla konstytucji, tylko silniejszy był sprzeciw. W związku z tym można sobie spróbować matematycznie wyliczyć z tych danych o korelacji, tej właśnie zwrotnej korelacji, że gdyby ta frekwencja była 100%, to ta konstytucja by po prostu padła. No, takie jest niestety zaplecze. My aktywnie żywej myśli demokratycznej w polskim społeczeństwie. Nie ma dobrych badań na ten temat, są znane różne rzeczy. Jest cała masa najróżniejszych badań. Natomiast jeszcze wracając do Kurania i do 70. lat, tak? To znaczy ja mam inne zupełnie wspomnienia z 70. lat, bo ile rzeczywiście 10 milionów członków Solidarności i tak dalej. 80. lata były czymś zupełnie jakościowo innym pod tym względem. O tyle ja byłem jako dzieciak kompletny przecież. Miałem zaszczyt się zaliczać do tamtego dysydenckiego ruchu i to był, ja go nazywam dysydenckim, ponieważ to właśnie byli no, kompletni outsiderzy, wyrzutkowie społeczeństwa. Tu w Warszawie to wygląda, jak pochodzę z Wrocławia. Tu w Warszawie to wyglądało trochę inaczej, bo to istniało dosyć silne środowisko zwalone przez prowincjuszy takich jak ja, Salonem bardzo często. Już wtedy tak, funkcjonowało? Tak, Warszawka, Salon jeszcze wtedy funkcjonowało, bo to rzeczywiście był inny świat. Natomiast no, u nas we Wrocławiu, jak ktoś fikał przeciwko władzy ludowej, no to się ludzie od niego po prostu odwracali ze strachu, ale też i ze szczerej niechęci. Nie, no tutaj przynajmniej w kręgach uniwersyteckich to wypadało mieć jakieś tam koneksje, to typu, dotyczyło większości. Snobizm tego typu też istniał we Wrocławiu, natomiast no, to pamiętam. No. Może, ale moje pytanie dotyczyło skuteczności, bo ja lubiłem wtedy metody, język, jaki posługiwał się i KOR, i KUROŃ w szczególności, bo jakoś moim pupilem, nawet miałem z nimi do czynienia, to zamiast palić komitety, budujmy komitety, czyli to zresztą wynikało też z jego takiej diagnozy sytuacji, że niemożliwe jest obalenie Związku Radzieckiego de facto, tak. Że to, co możemy wtedy osiągnąć, to była ta słynna finlandyzacja. Tak. No ale w końcu demokrację odzyskaliśmy dzięki tym 10 milionom, prawda? Czy w 80-81. No, odzyskaliśmy też fuksem. No trochę fuksem, bo tam w Rosji się zmieniło i tak dalej. No ale bez Solidarności pewnie by to nie było możliwe, więc moje pytanie odnosiło się do praktycznych możliwości. Praktyczne możliwości w 70-tych latach przecież, kiedy moim zdaniem ten dysydencki ruch był kompletnym marginesem w takich sondażowych kategoriach, gdyby też wtedy robił sondaże, to by tak na to wyszło. Natomiast no właśnie to też był rodzaj cywilnego nieposłuszeństwa. No, ale największym, najbardziej spektakularnym ruchem tego ruchu, sukcesem tego ruchu jeszcze z 70-tych lat był drugi obieg wydawniczy. Przecież myśmy tak naprawdę wygrali wolność słowa. Każdy, kto chciał, tak naprawdę mógł czytać, no, co chciał, to trochę za dużo powiedziałem, bo tych tytułów nie było za wiele, ale to się, jak wiemy, rozwijało lawinowo. I to było niekoncesjonowane przez władzę. To nie był postulat, którego realizacji ktoś zażądała, władza łaskawie, bądź też ze strachu ustąpiła pod presją społecznego nacisku. To było coś, co myśmy sobie po prostu wzięli. I już, ignorując prawo, będąc gotowy się pójść z czasu do czasu z tej okazji, to była właśnie ta strategia. Kuren był, nie palcie komitetów, zakładajcie własne, co dzisiaj się tłumaczy jako pacyfistyczne hasło, żeby nie na siłę, nie przemocą i tak dalej, i tak dalej. Ale Kuroń miał anarcho-syndykalne cięgoty. Kuroń tak widział ustrój. To trzeba sobie z tego trzeba zdawać sprawę. On mówił, tam gdzie jest konflikt społeczny i gdzie dochodzi do konfrontacji, przed którą się nikt, kto prowadzi walkę cywilnego nieposłuszeństwa, przed którą się nie cofa, tylko wręcz przeciwnie, do niej dąży, tam powinien powstać komitet, tam w cudzysłowie, który instytucjalizuje ten konflikt. I ta instytucjalizacja konfliktu
w ustach Kuronia to było słowo klucz. On ustrój przyszłej Rzeczpospolitej widział właśnie w takich kategoriach. On nie miał złudzeń, że każda władza będzie miała autorytarne ciągoty. On wziął demokrację jako taki wieczny konflikt, który jest właśnie ucywilizowany w ten sposób, że istnieją instytucje, ad hoc zresztą zwoływane, on nie lubił bardzo formalizować niczego, ad hoc organizowane do tego, żeby sobie z tym problemem radzić. No to była strasznie, powiedziałbym, całościowa, nie chcę użyć słowa totalna, ale no to tak, to było temu dosyć bliskie. Taka całościowa strategia, która obejmowała i metody nacisku na władzę, i sposoby zmiany sytuacji, i też wizję przyszłego ustroju. Przede wszystkim dla mnie najcenniejsze, bo ja się na tym wychowałem, tak, ja tym żyję do dzisiaj. Najcenniejsze w tym wszystkim było to, że właśnie swobody demokratyczne, to nie da się ich dostać od starej władzy w prezencie. Trzeba mieć ze sobą takie doświadczenie jak Francuzi, to jest legenda oczywiście, bardziej niż rzeczywistość, ale no Francuzi mają to poczucie sprawstwa, bo oni wiedzą, że oni tę pastylię swoją własnymi rękoma zburzyli. Żaden oświecony despota nie nadał im deklaracji praw człowieka i obywatela, tylko oni sobie ją napisali sami. Tak? Legenda w tym wszystkim oczywiście polega na tym, że zanim doszło do rewolucji spisania praw zburzenia Bastylii, to przez 8 lat debatował nad tym parlament. Tak? No i było tam paru, co najmniej, jeżeli nie powiem 10 bardzo wybitnych intelektualistów, to prawda, którzy ten tekst przygotowali. To prawda. Więc tak wygląda legenda skonfrontowana z rzeczywistością i być może efektem tej konfrontacji byłaby taka smutna konstatacja, że skoro ten lud się w to wdał wszystko, no to potem leciały głowy na gilotynę. Swoją drogą, tak na marginesie, przepraszam, że przerywam i że z takim wątkiem, ale jesteśmy w Centrum Praw Kobiet, więc nie wypada jakoś tę obecność uhonorować. Rola, jaką kobiety odegrały w rewolucji francuskiej, jest bardzo ciekawa. Polecam Państwu w internecie wpisać w Google'ach kobiety w rewolucji francuskiej. Ja tam rzuciłem jakiś czas temu tekst o tym, jaki procent kobiet brał udział w głównych takich masowych demonstracjach. I to jest arcyciekawe i bardzo ważne. Nie będę tego rozwijał, tym bardziej szczegółów nie pamiętam. I chciałem troszkę jeszcze raz spróbować przetłumaczyć to, co Pan mówi tak historycznie, na pytanie o skuteczność Waszej inicjatywy. Znaczy, jak w dzisiejszych realiach, kiedy jednak, no, Pana zdaniem nawet bardziej niż moim, poparcie ma raczej jakaś władza autorytarna, w szczególności w konkretnej sytuacji ta władza autorytarna, jak Wasze działania w stylu właśnie obywatelskiego nieposłuszeństwa mają się okazać skuteczne? Czy liczycie na to, że przyłączy się do Was milion ludzi? Nie. Czy co, jaki mechanizm spowoduje, wymusi zmianę? Ja myślałem, jak startowaliśmy, to ja myślałem, ja sam wystartowałem od tego, że zaproponowałem Kodowi akcję wymierzoną w Kamińskiego tuż po tym, jak on został łaskawiony. Kod się na to wypiął, się potępił jako promocję bezprawia i tak dalej. A strasznie to mocno przeżyłem jako taką dosyć dużą porażkę. Ja zresztą trwa do tej pory z nielicznymi tam przerwami. Natomiast to rzeczywiście uzupełniać. Myślę sobie, to proszę zobaczyć, gdyby rzeczywiście spróbować te kilkadziesiąt tysięcy ludzi wyprowadzać na ulicę z żądaniem konsekwentnym, żeby ten drani został pozbawiony mandatu. A gdyby rzeczywiście każdemu pojawienie się publicznemu tego drania, to podkreślam to z premedytacją, tak, towarzyszył transparent przestępca. Tak? Jeżeli on konsekwentnie odmawia pozwów, to transparentowi z napisem przestępca zaczyna towarzyszyć transparent z napisem tchórz. Tak? Każde dziecko w Polsce miało prawo tak go nazwać w takich okolicznościach. Gdyby ta partia opozycji, tak, zgłaszały ten wniosek, gdyby KOD, tak jak potrafił, robił akcję masowego podpisywania petycji w tej sprawie. I gdyby się znalazło iluś desperados, którzy tym konsekwentnym działaniem... Bardzo przepraszam, ale chyba... proszę wyciąć ten kawałek. Muszę zmienić krzesło. Bo skrzeczy. Ono strasznie skrzeczy. I gdyby, do tego na takim tle, tak, to funkcjonowała grupa iluś tam desperados, którzy by z determinacją byli gotowi stanąć przed sądem. Zresztą niewiele kosztuje, tam nie dramatyzujmy, tak, bo to jest proces cywilny, owszem, można ponieść konsekwencje, ale one nie są jakieś straszliwe. Tak.
stając przed sądem i doprowadzając do tego, że czyny tego gościa są przedmiotem oceny niezawisłego sądu, to przecież była wtedy szansa na to, żeby tego drania utrącić. Tak? I to nie jest symboliczny sukces, że jednego drania tylko mniej w tym sądzie, bo ktoś musiałby za tym głosować. Tak? To ta jedność, absolutna zupełnie jedność przecież obozu skupionego wokół Kaczyńskiego musiałaby się zacząć rysować. Nie, zgoda. Tak? To mi się bardzo podoba jako pewna koncepcja. Także, znaczy, tak, też nie liczę na to, że działania... Tylko, że kod tego nie poparł. Kod tego nie poparł. A nie bardziej, więc sytuacja jest zupełnie inna. Więc moje pytanie jest aktualne. Tak, znaczy, jak działania w tym stylu, w związku z tym przy całej swojej szlachetności, nawet atrakcyjności, bo czasem tego działania prowadzone w tej konwencji bywają bardzo twórcze, mają taki charakter artystyczny, no, w różny sposób mogą być ważne, szlachetne albo ciekawe, ale jak miałyby się stać skuteczne? Znaczy, w większości przypadków to ja mogę tylko wysnuwać tutaj hipotezy z jednym wyjątkiem, to jest wyjątkiem miesięcznic smoleńskich. Tak? Myśmy to stanęli po raz pierwszy w marcu, odbyliśmy, odkiwaliśmy już 9 tych seansów, dosyć koszmarne to jest przeżycie. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że no ten biedny Kaczyński próbował już naprawdę wszystkiego, żeby się nas stamtąd pozbyć. Minister Gliński robił jakieś estrady, budował tak, w galerii Kordegarda, która jest naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, i myśmy wtedy zażądali, że to już nas naprawdę porządek prawny nie obchodzi. Minister Gliński oczywiście, że ma takie prawo, żeby zrobić tam sobie ekspozycję, która ogranicza tę przestrzeń publiczną i my po prostu nie mamy gdzie stanąć, ale myśmy zażądali tego, że ta przestrzeń będzie pusta, bo jeśli nie, to my staniemy na miejscu waszego krzyża drani, tam gdzie Kaczyński ustawia tę swoją drabinkę, i nie zejdziemy. Oni nas już znają z tego typu akcji i wiedzą, że trzeba byłoby nas znosić, w związku z tym się cofnęli, to po pierwsze, po drugie zawarli z nami porozumienie w tej sprawie. Myśmy mieli pisemne porozumienie, które określało, gdzie stoją oni, gdzie stoimy my, które zawierało taką preambułę, w której obie strony uznawały nawzajem, że powodem, dla którego my tu stajemy, jest nasz patriotyzm i zobowiązujemy się go nawzajem szanować. Proszę sobie to wyobrazić. I takie zasady Savoir Vivre, że kiedy on gada, to my mu nie przerywamy i vice versa. Z przestrzeganiem tej zasady było różnie, natomiast bywało tak, że oni to przestrzegali z tak aptekarską precyzją, że to naprawdę było imponujące. I to oczywiście dotyczy zjawiska symbolicznego, choć moim zdaniem fundamentalnie ważnego, bo ten fanatyzm pisowski jest bardzo ważnym komponentem ich siły i tam się właśnie wykuwa. Natomiast no, to jest jednak wydarzenie bez precedensu, bo nas to zrobiło 4 facetów, którzy zgłaszali te zgromadzenia. Tak, 4 prywatne osoby zawarły oficjalne porozumienie z partią, która rządzi w Polsce. To może tak i to do kamery by pan tak, to powiedział, żeby tak, tym bardziej dotarło. Ten sukces chciałbym ogłosić na oczach zdumionego narodu, ale tak rzeczywiście było. No, i teraz PiS próbuje przeciwdziałania znowelizując ustawę o zgromadzeniach. Ona ma to, że prawo do zgromadzeń publicznych ma być bardzo poważnie ograniczone, między innymi w ten sposób, że te kościelne, państwowe oraz cykliczne imprezy, czyli takie jak 2 imprezy spełniają te kryteria definicyjne, to znaczy miesięcznice smoleńskie i Marsz Narodowy 11 listopada, mają być szczególnie chronione i one mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi demonstracjami. No to byłby bardzo poważny cios wymierzony w wolność zgromadzeń, ale my w odpowiedzi zignorujemy ten zakaz i będziemy stali na miejscach tych smoleńskich miesięcznic, więc wtedy będzie ten rachunek, tak? Czy nas wynosić przemocą przy pomocy policji, czy jednak stwierdzić, że no dobra, nie musimy tego prawa... Ale wyobraźmy sobie, że was wyniosą, ale nie zastrzelą, tylko wyniosą. Możliwie tak jak to na Zachodzie policje robią, że po prostu za ręce i nogi biorą demonstrantów i wynoszą. Czasem zatrzymują tam... Siła tego protestu nie ma, tak, nasze demokracje są na to odporne, dyktatury nie. Moim zdaniem nie ma tak... Właśnie tu mamy taki system, powiedziałbym, mieszany. Mieszany, tak? To tak. I obiektywnie to trudno rozstrzygnąć, czy to już jest dyktatura, czy to jest jednak jakaś szczątkowa demokracja. Ale chciałem znowu zadać pytanie dość konkretne, już nie o skuteczność polityczną, no bo to jakoś chyba się nie da wyjaśnić w naszej rozmowie, ale o poparcie społeczne, bo dla mnie i w KODzie, i we wszystkich innych działaniach opozycyjnych mniej lub bardziej, tego, czego mi brakuje w tych działaniach, jest próba dotarcia jednak do tych 36 czy iluś tam procent,
która albo popiera PiS, albo nie wie, co o tym myśleć, z jakimś takim przekazem, różnym zresztą, nie w każdym wypadku takim samym, który by no, zabrał połowę tego poparcia i gdzieś przeniósł, czy na lewicę, czy w kręgi liberalne, czy obywatelskie, bo nawet gdyby chcieć podejmować jakieś bardzo radykalne działania bez większego poparcia dla obywatelskiej demokracji, no i to jeśli nie znieść demokracji, miałby być nowe wybory, no to PiS znowu wygra wybory. Więc czy tego typu działania, albo czy taka konkretna sytuacja, że policja was wynosi, powiedzmy, z tej miesięcznicy, czy w pana odczuciu, ale też pana przyjaciół, czy się zastanawiacie nad tym, czy to zwiększy poparcie dla was, jeżeli dotrze w ogóle do jakichś szerokich... Trochę widzimy to. Wydaje mi się, że to trzeba było się zająć osobną grupą zagadnień, zupełnie osobną grupą zagadnień, ale to przy tej okazji, ja wiem, obywatelskie nieposłuszeństwo nie jest receptą na wszystko. To jest narzędziem, nie wiem, Gandhiego, Martina Luthera Kinga i tak dalej, i tak dalej. Jest zawstydzić tyrana w oczach bliźnich. Zawstydzony tyran nigdy się nie cofnie, nie pójdzie po rozum do głowy, z psychologicznego punktu widzenia jest niemożliwe. Będzie jeszcze bardziej wściekły i to widzimy po Kaczorze na przykład, jest coraz bardziej wściekły. Natomiast to jest obliczone oczywiście na to, że każdy człowiek, który lubi o sobie myśleć, że jest przyzwoitym człowiekiem, odwróci się od tego drania, który wynosi ludzi na przykład, robi im krzywdę i tak dalej. Jeśli chodzi o naszych smoleńskich braci tam na miejscu w krakowskim przedmieściu, no to muszę powiedzieć, że takie silne podkreślanie obywatelskiego etosu działa o tyle, że idzie im w pięty. Znaczy oni już są mniej skłonni gadać o kasie od Sorosza, wywrzaskiwać Targowica, raczej ich zatyka. No bo po prostu, że oni są w dużej mierze, byli w dużej mierze przekonani, że my tam rzeczywiście stoimy dla kasy. Jak usłyszeli takie etosowe gesty i takie to historyczne trochę, owszem, ale no dramatyczne darcie koszuli i widzieli, że to nie są żarty, no to taki rodzaj szacunku się niektórych ich twarzach powiedział. Ja myślę, nie zaprzyjaźniajcie się za bardzo. Nie, to jest to przepaść między nami zbyt głęboka oczywiście, natomiast to jest tak i z tego sobie trzeba zdawać sprawę, że PiS to, co oferuje swoim wyborcom, stąd sukces wśród młodych, no to jest to, co każdy fanatyzm i każdy fundamentalizm oferuje. W tym są jakieś wartości koślawe, sprymitywizowane, wykręcone i potworne, ale to jest etos. Kijowski i kod marszu na rzecz demokracji, no to jest pod tego punktu widzenia według mnie to jest jakaś koszmarna bzdura. Demokracja w takiej opinii, niewyedukowanego społeczeństwa, w jakim wciąż niestety żyjemy, to jest nie wartość, tylko raczej technika rządzenia. A w technice rządzenia dobre są polityczne cwaniaczki, których nie lubimy już o tym, żeśmy rozmawiali, prawda? Etos praw obywatelskich. Takich ja na przykład na miesięcznicy smoleńskiej pokazałem naszego kolegę geja. Jakiś śmieszny mały facetik, on się nazywa Sławek Skorupka i jest krewnym księdza Skorupki, żeby było śmieszniej. Jest malutki tak. I on jest gej po coming outcie, takim on to notorycznie to bez przerwy robi, bo ma palmę na tym punkcie. I ja go pokazałem temu smoleńskiemu tłumowi, który wyje. Naprawdę strasznie agresywnie. Ale wyje. Przeciwko niemu właśnie. Nie, to przeciwko na wszystkich, tak? Na lewaków no, i tak dalej. Wyje, pluje fizycznie. Nie tylko w przenośni i tak dalej. Ja mówię, patrzcie, ten facet jest gejem. Stoi naprzeciwko was i on codziennie takie rzeczy robi. Również wobec was. I teraz posłuchajcie, co sami myślicie o tym człowieku. Słuchajcie się w te wasze plugastwa. A teraz sobie pomyślcie, moi drodzy bracia i siostry, ile ten człowiek ma jaj, żeby stanąć tak przed wami. Ile ma obywatelskiej godności, tak? I odwagi, zupełnie niepojętej, żeby tak stawać. Ja nam wrzeszczałem, że my jesteśmy tu po to między innymi, żeby jego obywatelskiej godności bronić. Ja potem oglądałem sobie materiał wideo z tego wydarzenia i te kamery, które były wycelowane w tę smoleńską publiczność i oczywiście się dali tam przez cały czas, ale co drugi zrobił tak. To była autentyczna reakcja. Znaczy ja nie sądzę, żeby to miało jakiś perswazyjny efekt. Oczywiście za 5 minut zapomną i dalej będą pluć. Natomiast myślę sobie, że ten etos taki obywatelski po naszej stronie również powinien być budowany. Jeżeli uznamy, że nie ma narzędzi parlamentarnych na zmianę sytuacji, a nie ma i kto wie, czy kiedykolwiek będą, że innymi słowy w oporze społecznym, tak, cała nadzieja, no to jest zupełnie dla mnie, to jest elementarz, tak, to ten opór społeczny potrzebuje etosu po pierwsze,
A po drugie, potrzebuje jakichś instrumentów zmiany rzeczywistości. To jest drugie i równie ważne. I trzeba moim zdaniem liczyć się z tym, że one nie mogą być, nie będą parlamentarne, tak? Bo przyszłe wybory mogą być fikcją, tak? Tak, tak. No ja zadaję tego typu pytania, bo tu już zresztą nasi widzowie prawdopodobnie część tych pytań... Raczej się denerwują i zaraz zresztą będą wpisywać, na przykład, że ja za dużo mówię, albo coś innego, nigdy nie wiadomo. Zadaję to pytanie, bo myślę, że nawet w tego typu działalności ja sympatyzuję z nieposłuszeństwem obywatelskim. Aha. Zresztą już całkiem niedawno, kilka tygodni temu z Waldkiem Sadowskim na ten temat ogólnie rozmawialiśmy, ponieważ jest to metoda mi bliska, tyle tylko, że myślę, że ona może być mniej lub bardziej skuteczna ze względu na te rzeczy, o których Pan mówił, ale również jeśli się będzie jednak w większym stopniu, niż mi się wydaje, że ogólnie to się dzieje, brało pod uwagę to, czy ta konkretna, czy ten konkretny pomysł na jakieś tam działanie spotka się z takich czy innych względów z przychylną reakcją szerszych kręgów społecznych, może nawet pisowskich częściowo. No, taką rolę trochę odgrywał Major w latach 80., nie mylę się. No, to nie były klasyczne działania w stylu nieposłuszeństwa obywatelskiego, ale gdzieś tam na pograniczu. No i miały ten walor, że były postrzegane jako śmieszno przyjazne, prawda? I przez to no, też niezależne zdecydowanie, no, w jakiejś tam miękkiej konfrontacji. Ja akurat niekoniecznie namawiałbym w tej chwili do powtarzania tamtej formuły. Powtarzamy w innych skoleniach. Tak, ale chodzi mi tylko tak ogólnie o to, że jakoś robiąc, czy działając, czy w KODzie, czy właśnie w grupie, która podejmuje jakieś działania bardziej konfrontacyjne, brałbym to w większym stopniu, niż wydaje mi się, że się bierze pod uwagę. Ja na przykład namawiałem już kobiet, namawiałem to za dużo powiedziane, proponowałem albo tak zapytywałem, czy zamiast demonstrować pod siedzibą PiSu, nie należałoby zająć tej siedziby PiSu. I to właśnie przez kobiety, no, co by bardzo utrudniło jakoś tam spacyfikowanie takiej formy protestu. No, w Poznaniu nie utrudniało, tak? W Poznaniu ich potraktowano ostro. Ale to też zależy, ile osób w tym weźmie udział, no, zależy od wielu okoliczności. Ale cały czas sam sobie zadaję to pytanie. Na przykład zachęcałem też organizatorki protestu kobiet ostatniego do tego, żeby przestać już pod Sejmem pokazywać swoją bezradność, bo ja tak w dużym stopniu odbieram niestety demonstracje, zwłaszcza właściwie i duże i małe, no bo jak jest wielka demonstracja i wykrzykuje bardzo słuszne, elementarnie słuszne hasła i kompletnie nic z tego nie wynika i to się powtarza i powtarza, to dla mnie to jest taka manifestacja bezradności, ja to tak odbieram, czyli coś, co osłabia opozycję, ludzie tracą ducha, to wtedy myślę zająć Sejm, na przykład. Ale czy to nie jest za wcześnie? Nie, Majdan, nie, absolutnie nie. Znaczy, ja nie mówię o Majdanie na razie. Majdanie pisałem, ale żartobliwie. Ja jestem przeciwnikiem w ogóle wygrywania w wyborach nawet przedterminowych. Wygrywania z PiS-em od tak po prostu politycznie, dlatego że elektorat PiS-u od tego nie zniknie. Ja aksjologicznie nie lubię takich sytuacji, w których... Znaczy na przykład zajęcia Sejmu. Plebiscyt... Nie, jeszcze nawet nie o tym mówię. Nie o tym mówię. Jakiś plebiscyt wyborczy nie będzie, tak? Spowoduje, że wróci, nie wiem, dawna koalicja, bo jakaś nowa nastanie na jej miejsce, dlatego że to aksjologicznie jest dla mnie niedopuszczalne. Ja uważam, że ci ludzie, których my dzisiaj nazywamy roszczeniowymi menelami, uważając, że to oni są beneficjentami programu 500+, z czym ja się bardzo głęboko nie zgadzam. No, ale taka jest w mediach bardzo często dominująca narracja, tak? Że za 500 ci roszczeniowi menele sprzedali swoją wolność. Jak ktoś mówi takie rzeczy, to niech się potem nie dziwi, jak głęboka jest nienawiść tamtej strony. Tak? Bo to jest no, kalka tego nienawistnego języka, którym oni się posługują, mówiąc o nas jako o świniach oderwanych od koryta. Tak? To jest arebur. To jest w ogóle niesłuszne. Diagnostycznie to jest jakiś absurd dla mnie. Ale to ja na przykład tego nie chcę, już nie wspominając o tym, że to politycznie, w takich najbardziej bezpośrednich, doraźnych kategoriach, to tworzy sytuację bez wyjścia, tak? No bo co? Mamy znowu mieć zwycięską koalicję, powiedzmy PO, Nowoczesna, cholera wie kto jeszcze, to wszystko spięte pod szyldem KODu i będziemy już do usranej, przepraszam szanownych widzów, śmierci głosować na tę koalicję ze strachu przed PiS-em, tak? Już mieliśmy taką sytuację. Ona była dla mnie nieznośna.
ta, która ma szansę nastać po tej sytuacji, po wygranych przez nią wyborach, będzie jeszcze gorsza. To będzie, znaczy, nadzieje na demokrację w takiej zwycięskiej koalicji będą jeszcze mniejsze, to jasne. Więc wyjścia łatwego tutaj oczywiście nie ma. Natomiast co do ataku na Sejm, no to ja... Nie użyłbym słowa atak. Znaczy, dobrze, o zajęciu, żeby wymusić jakieś negocjacje. Wiem, o co chodzi. Myśmy, opowiem panu anegdotę, ona zresztą ma swój dalszy ciąg, z którym ja wiem, że spore nadzieje. Myśmy w lipcu wykonali, był akurat szczyt NATO i obowiązywał zakaz demonstracji. I oczywiście Sejm procedował kolejną nowelizację ustawy o Trybunale, tę, która aktualnie obowiązuje. I nie było żadnych 200 tysięcy na marszu KOD-u, bo były wakacje. I myśmy stwierdzili, że no cóż, jest zakaz demonstracji, ale jaka to okazja jest ważniejsza, żeby złamać ten zakaz, jak to właśnie deptanie ostateczne Trybunału Konstytucyjnego. No to poszliśmy i złamaliśmy ten zakaz demonstracji w 6 osób. KOD ryczał ze śmiechu, mówiąc, no i co z waszego marszu na Sejmu, kto to zauważył? Ja mówię, że to jest owszem zasmucające, moi drodzy przyjaciele z KOD, ale taka jest niestety rzeczywistość. I wiemy, że nikt tego nie zauważył, bolejemy nad tym, jestem okropnie przykro z tego powodu, ale akurat szyderstwa z tej okazji przystają Kaczyńskiemu, a nie panu, panie Kijowski, bo panu powinno być wstyd. To zresztą zrobił z tego straszny skandal. Członkowie KOD-u byli oburzeni, skrócie mówiąc, postawą zarządu i faktem, że tam nie było żadnej demonstracji. Potem następne były odsłony tego samego procedowania przez Sejm tej ustawy i naszego w związku z tym protestu, aż w końcu byśmy tam w lipcu 21 bodajże weszli na teren Sejmu z transparentem. Rzuciła się do nas straż marszałkowska, się nam usiedli, nas tam tarmolili i tak dalej. Znowu nikt tego oczywiście nie zauważył. Tylko skutkiem tego... Przepraszam. Dobra, spokojnie. Która to jest godzina? Już za... Jeszcze musimy w ciągu 10 minut gdzieś dobra skończyć. I znowu tego nikt nie zauważył, tego protestu, no bo tam nas weszło 10 osób, tak? To co prawda była szarpanina, bo tam parę kamer się jakieś nawet pojawiło, parę było zdjęć, jakieś szkło kontaktowe, jakiegoś Michałka na ten temat pokazało. Ale nikt nie rozumiał, o co chodzi. Myśmy tam weszli z takim mocowym, jeszcze raz wielkie transparentem, na którym było napisane, zdradza ojczyznę ten, kto ma jej najwyższe prawo. To myślę nie ten, kogo Kaczor pokaże paluchem i nazwie targowicą. Tylko ze skutkiem tego marszałek Kuchciński już 1 sierpnia, nawiasem mówiąc, rocznicę powstania, wydał zakaz wstępu na teren Sejmu, przed budynki, na te skwerki naokoło budynków sejmowych, bez ważnych przepustek. To jest w ogóle bez precedensu wydarzenie, bo ten teren był publicznie dostępny przez cały okres II Rzeczpospolitej, uwaga, z zabójstwem Narutowicza i demonstracjami endeków na ulicach, w bardzo gwałtownymi włącznie, z zamachem majowym włącznie i tak dalej. Tak? Znaczy, przez całą komunę ten teren również był powszechnie dostępny, ze stanem wojennym włącznie. Tak? Jak były te protesty Solidarności w 2012, to chyba było w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, gdzie łańcuchami skuwano drzwi do Sejmu, ten teren przez cały czas był otwarty. Chociaż były propozycje w latach 90., żeby płotem otoczyć cały teren Sejmowy. I płot jest od strony, ja tam, od strony Wisły. Ale od frontu, że tak powiem, nie ma. Pisałem kiedyś o tym w życiu Warszawy pod tytułem Twierdza Demokracji. Piotr Niemczyk jako ekspert od zabezpieczeń rekomendował postawienie płotu od strony stadionu Legii dla obrony przed kibolami tam się panoszącymi. Natomiast w tej samej jego rekomendacji było wołami napisane, że absolutnie, broń Boże, nie może to oznaczać ograniczenia dostępu obywateli na ten teren Sejmu. No i to jest, marszałek Kuchciński to zrobił i się podłożył. Dlatego, że my teraz uzyskujemy przepustki, wchodzimy na teren Sejmu, wyciągamy cokolwiek. Ostatnio wyciągnęliśmy biało-czerwoną flagę, na której nic nie było napisane. Rzucają się na nas strażacy marszałkowscy, szarpią nas i tak dalej, tak robią dziewuchy z tą flagą, wynoszą je stamtąd i my tworzymy w ten sposób pomarańczowa alternatywa, major Fydrych, tworzymy w ten sposób nie jakąś martyrologiczną listę, tylko z Barei wziętą listę pod tytułem tych klientów nie obsługujemy, mówi marszałek. Jeżeli nasze zdjęcia figurują na takich plakatach, to będziemy reklamować. Ja sobie myślę, że jak ta lista urośnie do około setki na przykład, a to się zdarzy w najbliższych tygodniach, to my się zaczniemy zwracać do polityków, tak? Żeby robili to samo co my. Może takich polityków, którzy są już byli w rodzaju Władka Frasyniuka,
albo może do takich, którzy są jednak obecni, próbując apelować do ich solidarności, i uważam, że ten zakaz Kuchcińskiego my przełamiemy. Przecież albo on się wycofa z tego rozporządzenia, albo ono przestanie być wykonywane. I znaczy, bo rozmawialiśmy o tym, na ile to może być skuteczne. Więc ja uważam, że takie szczątkowe cele mogą być skuteczne. Oczywiście demonstracje na terenie Sejmu to jeszcze nie jest zdobycie Sejmu, ale to nie jest wiec 5000 kobiet koło pomnika powstańców Warszawy, tylko to już ten las piwnamski, jak ostatnio to oświadczyłem Kaczyńskiemu, że on ruszył, to on rzeczywiście drgnie, tak? Się przeniesie te 500 metrów bliżej i troszeczkę ta pętelka na szyjach parlamentarzystów pisowskich się zaciśnie. I ja wtedy, szczerze mówiąc, będę miał wreszcie okazję, żeby temu cholernemu Kamińskiemu transparent z napisem przestępca postawić przed nos, tak żeby on już go nie mógł zignorować, nie mógł udawać, że o tym nie wiedział, żeby nie musiał pozwać, albo będzie bluzgany od tchórzy. Tym razem ja myślę sobie, że to naprawdę jest przy całej naiwności tego języka, którym ja się nawet teraz posługuję, tak? I przy całej śmieszności tych celów, które sobie stawiam, no co to Boże znaczy, że tam dwóch facetów pojawi się z jakimś transparentem, to naprawdę jest strategia, tak? Trochę szkoda rzeczywiście, że ten no, pewnie na schodzącej dynamice ruch KOD-u masowy jakby nie decyduje się stanąć za tego typu. No albo za jakimiś innymi formami jeszcze. Ale myślę, problem jest taki, że właściwie mam wrażenie, że oni nawet wręcz odrzucają wszystkie inne. Nie tylko, że nie podejmują, nie próbują jakby myśleć, chyba że gdzieś ktoś próbuje, ale to się nie uwidacznia. To głębokie konspiracje, no te plany snują. Także to wielka szkoda, ale to temat na osobną rozmowę. Tak. Mam nadzieję, że do niej dojdzie. Na razie KOD odmawia rozmów z nami. Chciałem zapytać, ponieważ niestety siła wyższa pewnego racjonalista, czy KOD to są nie racjonaliści? Przepraszam, niewczesne żarty. No, niektórzy z nich tak, ale nie ci, których chcemy zapraszać i krytycznie dyskutować o tym, co do tej pory i co w przyszłości. Chciałem jeszcze zapytać o konkretną inicjatywę, którą, o ile mi wiadomo, podejmujecie, mianowicie wezwanie do bojkotu publicznych mediów. Tak. Słyszałem pana, jak pan mówił, że trzeba odzyskać publiczne media, ponieważ one są utrzymywane z naszych podatków, ale też z innych względów godnościowo-demokratycznych, nazwijmy ogólnie, że trzeba odzyskać, ale pojawia się znowu to samo pytanie, które w trochę inny sposób zadawałem wcześniej. Odzyskać dla kogo? Bo jednak wciąż te publiczne media, ja znam niestety wiele osób, które oglądają właściwie tylko publiczne media, znaczy nie celowo, nie programowo, tylko dlatego, że nie mają kablówek. Aha. Jeśli chodzi o telewizje informacyjne, mają tylko ze zwykłej anteny i to jest tylko TVP Info na przykład, więc oni oglądają, no i rzeczywiście dają się tej propagandzie jakoś mniej lub bardziej kształtować, ale abstrahując od nich, dla kogo odzyskać tę telewizję, bo no, nie dla grupy, prawda, bo was jest 100 osób, no nie nawet dla opozycji, bo opozycja nadal jest mniejszością, przynajmniej biorąc pod uwagę tych, którzy się wypowiadają po jednej albo drugiej stronie. Więc znowu, czy mamy... Ja sympatyzuję z tym pomysłem, chociaż muszę się przyznać, że ostatnio dwa razy wziąłem udział nawet w debatach publicznych w tej telewizji, no po to, żeby się przekonać, czy nie da się tam jednak obronić jakichś wolnego, demokratycznego myślenia. Nie da się chyba, a już prawie na pewno, więc więcej tego nie zrobię. No ale w dalszym ciągu mam tę wątpliwość właśnie, dla kogo odzyskać, no bo wciąż jednak... Jest pytanie, tak, ja sobie z tego zdaję sprawę, że zanim zwariowałem na punkcie tej pisowskiej rewolucji, to się zajmowałem edukacją, tam jest jeszcze większa wiedza, tak naprawdę. To jest jeszcze trudniejszy temat, no między innymi dlatego, że wszyscy mamy wydrukowane te przeświadczenia o oczywistościach na temat szkoły, przez którą każdy musi przejść. I wszyscy jesteśmy ekspertami w związku z tym. W mediach publicznych chyba łatwiej wymyślić alternatywę, bo są te projekty koalicji na rzecz mediów, był okrągły stół mediów. Trzeba się uderzyć w pierś i powiedzieć, że to nie Kaczyński pierwszy, że to nie Kaczyński w ogóle wyrzucił społeczny projekt ustawy medialnej do kubła na śmieci, tylko zrobił to Donald Tusk, tak, razem zresztą z ministrem Zdrojewskim. To zrobił, więc niewątpliwie trzeba wrócić do tamtej debaty. Tylko dlaczego ja wspominałem anegdotycznie o szkole? Szkoła to jest konstytucyjny problem.
dla mnie ustrój szkoły. Wszędzie na świecie, to nie jest polska specyfika, chociaż w Polsce ona jest moim zdaniem szczególnie ostra. To jest konstytucyjne prawo z zakresu bardzo podstawowych praw człowieka, które dotyczą po pierwsze wolności dzieci. Z 13 lat szkolnego obowiązku to jest więcej niż carska armia, na miłość boską. I te dzieciaki są tam skoszarowane i są im meblowane główki według bardzo precyzyjnie określonego, jednolitego wzorca. To naprawdę jest koszmar. To jest jeszcze bardzo głupie robione przy tej okazji, no ale to już jesteśmy pominni. Tak? Czyli ta bezalternatywność tej szkolnej rzeczywistości, fakt, że państwo odbiera rodzicom władzę nad dziećmi w zakresie edukacji, niemalże tak, jak to robiono wsparcie, gdzie 7-letnie dzieci zabierano mamusi, tatusiowi i umieszczano w algozy, a odwrotnie niż w Atenach, to na przykład jest rzecz kompletnie nieobecna w refleksji społecznej. No, tak? Z drugiej strony w Europie na ogół się uważa, że państwo powinno mieć takie prawa, tak, żeby chronić dzieci przed z kolei jakąś ideologiczną papką, którą rodzice mu wtłaczają. Zgadza się, to jest bardzo częsty problem. Natomiast to nie zmienia wszystko faktu, że jest to rzeczywiście problem wyboru bardzo podstawowych wartości z kategorii praw człowieka i to trzeba dokonywać wyboru. Można, myślę sobie, że państwa Europy wszystkie już to robią siłą rozpędu, z brytyjskim wyjątkiem oczywiście, siłą rozpędu podążając za pruską tradycją. Tak? Tylko jedynie Anglia na przykład potrafiła obronić szkołę Summerhill, której ustrój nie odpowiada żadnym normom programowym, bo tam dzieciom wolno się nie uczyć wcale. Tak? Więc żaden program tam nie jest realizowany. Szkoła Summerhill wygrała przed sądem, tak? Że mają takie prawo. Nie, no ale to jest jedyny taki przypadek. Jest dużo takich szkół na świecie. W ostatnich latach, zwłaszcza w Izraelu, sporo powstało. Oczywiście ja akurat o tym pisałem kiedyś, więc jakieś tam pojęcie mam. Tam powstaje masę problemów w takich szkołach wolnościowych, ale sympatyzuję z nimi również. Chociaż rzeczywiście problemów jest dużo, ale wracając jeszcze na chwilę do tych mediów. Ciekaw jestem, tak? Nie, może bez pytania pan. Nie. Ustawa medialna, ja mówię, że jest prostsza, tak? Dlatego, że no ten bojkot mediów. Nie wiem, czy na temat tego bojkotu tak konkretnie chciałby pan coś powiedzieć, żeby ludzie wiedzieli. Bojkot mediów, no to jest inicjatywa, która zmierza... Publicznych oczywiście. Bojkot mediów, tak, publicznych. To jest inicjatywa, która zmierza do tego, żeby po prostu media bojkotować, znaczy żeby ich nie oglądać. Z nadzieją na to, że one odczują jakiś mniej lub bardziej dotkliwy czas finansowy z tego wynikający. Żeby tam nie chodzili politycy, artyści i tak dalej, wszyscy ci ludzie, którzy tam chodzą, legitymizując te koszmarne rzeczy, które tam są wypowiadane w tych mediach, żeby procesować się, co ma wszystkie szanse być skuteczne, wygrane, żeby procesować się w sprawie tych powyrzucanych z mediów publicznych ludzi. Oni zostali wywaleni z powodów politycznych, mają prawo do odszkodowań i tak dalej, do całego mnóstwa różnych rzeczy, ale przede wszystkim powinien się odbyć w tej sprawie proces, na którym byłoby raczej jasne, że powody były polityczne tych zwolnień, czyli to było kompletnie wszystko niekonstytucyjne. Tak? I wreszcie obywatele mają prawo bojkotować abonament radiowo-telewizyjny, o ile go jeszcze ktoś płaci. To właścicielka tego miejsca. I wreszcie... Sylwia, wyłączyłaś? Nie, już nie bądź włączył. I wreszcie obywatele mają prawo odmówić płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego, o ile go ktoś jeszcze w ogóle płaci. 13% podobno użytkowników. Ja się boję, że to są wyborcy PiS. Tak jak znam tych ludzi, tak mi się to jakoś, być może to jest kalka pojęciowa, ale dosyć się tego boję. I tu już może nie tyle chodzi o tę kasę, która z tym abonamentem się wiąże, tylko o taki fakt, że no znowu odbył się w tej sprawie proces. Tak? I to kilkanaście takich przypadków wystarczyło, żeby ten procesowy precedens zrobić. Bo na tym procesie można by było wykazać, że te pieniądze są nienależne, ponieważ media zostały nam przemocą i pozaprawnie odebrane. Ale nam, czyli komu? Nam, czyli obywatelom, tak, którzy jesteśmy i... Jest problem znowu z tymi obywatelami, czy możemy tak powiedzieć? No tak. Znaczy mnie na pewno zostało odebrane, ale czy obywatelom to też... Za rok znajdzie 10 milionów obywateli w Polsce, no to jest wyzwanie. No wam, obywatelom, jako grupie, obywatele RP, jak rozumiem, też.
A też w ramach tego wezwania do bojkotu chyba pan proponuje również, żeby podjąć próbę wytoczenia telewizji, czy nie wiem jakiej instytucji, procesu, w którym obywatele domagaliby się zwrotu już zapłaconych tak, niezależnie zapłaconych pieniędzy. A czy jakaś podstawa prawna tutaj by się znalazła konkretna, czy na podstawie konstytucji by to miało być? Na podstawie konstytucji rzecz jasna, niestety, na podstawie konstytucji oraz na podstawie, przepraszam, preambuły ustawy, Boże Święty, ustawy radiowo-telewizyjnej. Tam jest napisane, że ten program ma być bezstronny, pluralistyczny i rzetelny. No nie jest to. I to w związku z artykułem 30 oraz 31 Konstytucji, to tak byśmy to chcieli formułować, aczkolwiek to jest nasze zdanie, my nie jesteśmy prawnikami, prawnicy nad tym ciężko pracują, bo konstrukcja pozwu zbiorowego ewentualnie to jest jakieś podobno karkołomne przedsięwzięcie, na tym się nie znam, więc no to trudno mi się wypowiadać. No w każdym razie oczywiście podstawy prawne istnieją, powinny istnieć. A podstawa taka etyczno-prawna jest niezwykle głęboka, bo ta indoktrynacja, której jesteśmy poddawani, to jest coś, co narusza ludzką godność. Ja jestem o tym głęboko przekonany. A godność człowieka to jest ta podstawowa kategoria etyczno-prawna, która jest no, według polskiej konstytucji fundamentem i źródłem wszystkich praw Rzeczypospolitej. Tak? Tego nie wolno deptać, nawet wtedy, kiedy ma się większość i nawet wtedy, kiedy się napisało ustawę. Nawet wtedy, kiedy ta ustawa nie została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. To jest ten problem procesu w Ameryce o zawodach w rzucaniu karłem na przykład. Nie, to jest kapitalny przykład, gdzie Sąd Najwyższy uznał, że nie wolno poniewierać godności tego karła, nawet jeżeli, a tak to było, ten karzeł sobie sam tego życzył. No tak, bo karły wtedy były postawione w bardzo trudnej sytuacji, bo to byli często ludzie, którzy nie mieli innych źródeł dochodu, więc to bardzo ciekawy przykład pan podał. W Polsce rzadko kto wie o tym, że w Australii i w Stanach, nie wiem, nie pamiętam w tej chwili, kiedy ten rodzaj... Ten wyrok amerykański Sądu Najwyższego to jest to całkiem świeża sprawa. Tak, tak, ale to rzeczywiście problematyczne jest z tego względu, o którym powiedziałem. Trochę żałuję, że ten przykład się pojawił, bo on jakoś przeszkodził mi, a może i panu, w zamknięciu naszej rozmowy tym pięknym, szlachetnym, tą piękną, szlachetną wypowiedzią na temat godności. Ale jak już się nie udało tak skończyć pięknie, to powiem, że zgadzając się w ogromnym stopniu z tym, co pan mówił, zwłaszcza pod koniec ogólnie, chcę jednocześnie powiedzieć, no bo w telewizji racjonalista trzeba to powiedzieć, że tacy kultowi racjonaliści prawdopodobnie politycznie by poparli kultowi racjonaliści profesorowie filozofii, jak Barbara Stanosz i inni znani mi filozofowie, twierdzą, że godność w ogóle nie istnieje, że nie ma czegoś takiego. Więc pewnie chcieliby wdać się w dyskusję, albo przynajmniej zapytać pana, gdyby siedzieli na moim miejscu, co to takiego jest ta godność. No ale dzisiaj już tego nie zrobimy, także zostańmy może przy takiej bardzo prowizorycznej umowie, że jednak mamy jakieś intuicje na temat tego, czym jest ta godność, a na pewno godność jest wpisana w podstawowe traktaty, pakty, deklaracje, od konstytucje, praw człowieka. To jest ciekawe i charakterystyczne i po części odpowiada na to pytanie filozoficzne, tak? No bo godność to jest... Czy odpowiada, to jest znowu problematyczne, no, ale... Nie odpowiada skutecznie, to jasne, tak. Ale funkcjonuje i jakoś ta społeczność międzynarodowa, która przejmuje się wartościami w polityce i tymi traktatami, paktami i tak dalej, zachowuje się tak, jakby wiedziała, o co chodzi, prawda? Więc może w polityce to wystarczy, chociaż może też warto również w mediach zastanawiać się nad tym, o co właściwie chodzi, ale to już będzie temat innej rozmowy. Zapraszam do niej, bo jak widzę, jest pan tym zainteresowany. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.